System Line True. Wiele naszych przyrządów uzbrojonych jest ten nowatorski system. Pytacie, co to daje. Po pierwsze, po braniu szczupak wyrywa cały ten zestaw i jego zęby są daleko od przynęty, której nie jest w stanie zniszczyć, dlatego żywotność naszych gum uzbrojonych w system Line True jest naprawdę bardzo duża. Po drugie, podczas holu bardzo często szczupak wyskakuje nad powierzchnię, czepie pyskiem, chcąc pozbyć się wabika. Nie może wykorzystać w takiej sytuacji wagi przynęty ani jej rozmiaru jako dźwigni do tego, aby się tego pozbyć. I dzięki temu większość holowanych ryb kończy w podbieraku. Zobaczcie, jak to wygląda nad wodą. Mimo, że system Line True jest solidnie skonstruowany, jest to tylko kawałek metalu i może się zniszczyć. Może się poszczępić, może się zerwać. Pytacie, w jaki sposób wymienić uzbrojenie w takiej przynęcie. Jest to bardzo proste. Wyciągamy ze specjalnej tulejki, która jest tutaj w środku, uszkodzony przypon. I w zasadzie mamy w tej chwili nieuzbrojoną przynętę. Możecie zakupić gotowe systemy Line True, dopasowane do każdego rozmiaru naszej przynęt, bądź z akcesoriów Last Meter zrobić taki gotowy zestaw samodzielnie. Ponowne mocowanie systemu Line True jest bardzo proste. Gotowy zestaw, zakupiony bądź zrobiony samodzielnie, wpychamy w specjalną tulejkę, tutaj od dołu, i przepychamy na wylot. Przeciągamy linkę, kotwica ląduje w miejscu do tego przeznaczonym i przynęta jest ponownie uzbrojona.